Dobry wieczór, nisko się kłaniam, Kuba Jankowski z kanału Aqua Pasja. Dzisiejszy filmik, moi drodzy, chciałbym poświęcić mojemu 72-litrowemu zbiornikowi i króciutko powiedzieć, co w ostatnim czasie się w nim ciekawego wydarzyło. Z takich ciekawszych i nowych rzeczy przede wszystkim to mamy taką informację, że w prawym rogu, tylnym rogu zbiornika zagościło piękne mikrozorium umieszczone na jeszcze piękniejszym korzeniu. To jest mikrozorium Windelow, a mam je oczywiście ze źródła bardzo wypróbowanego i ze źródła bardzo dobrego, czyli z miasta Lublina, od Pawła Smoderka, którego serdecznie pozdrawiam. Taki piękny okaz mikrozorium mi przysłał, no i jest ona teraz w moim baniaku, chroniąc tutaj wejścia do groty, w której to powoli zadomawiają się moje pielęgniczki kakadu. Tutaj widzicie zwartki od Pawła, duży mikrozorium Dident też od Pawła, jakiś Anubias też jest z pięknego miasta Lublina, też od Pawła, ale już nie pamiętam który, jakaś stara sadzonka. Ale jak widać, ma się dobrze. Kochani, no, akwarium prezentuje się bardzo ładnie. Jest krystaliczna woda, filtry Aquel Turbo 500 robi tutaj naprawdę świetną robotę, a jest odkręcony na minimum. W filtrze jest kawał porządnej gąbki, znaczy na filtrze jest założony kawał porządnej gąbki, a w kubełku od tegoż filtra mamy ceramikę i mamy włókninę. Jest jeszcze jakaś stara dawka Purigenu, ale nie wiem, czy on robi jakąś robotę poza tym, że tam po prostu jest. Cały zbiornik prezentuje się bardzo ładnie, moim zdaniem oczywiście. Klimatu dodają mu piękne, spore pistie, które się rozrastają. Mam tutaj już je prawie 2 tygodnie. Ich przybyło, no i wyglądają bardzo ładnie. No, jak powiedziałem, wszelkie rośliny pływające moim zdaniem dają niesamowity klimat w każdym akwarium, tak i w moim, wyglądają naprawdę świetnie. Cóż jeszcze, jeżeli chodzi o rośliny, są one, wszystkie moje rośliny, myślę, że są w dobrym stanie, nie w bardzo dobrym, ale w dobrym. Z daleka to wygląda lepiej niż z bliska, ale nie jest źle. No, nieskromnie powiem, że jeden pewnie chciałby takie rośliny u siebie w akwarium mieć, jak mam ja, no ale do ideału tutaj troszkę brakuje, no ale wiadomo, o ideał ciężko, cieszmy się z tego, co jest, no i w miarę możliwości starajmy się to poprawić. Jeżeli zaś chodzi o ryby, jeżeli zaś chodzi o faunę, no to tutaj większych zmian nie ma. Bystrzyki, amandy, 9 sztuk. Pielęgniczki kakadu, harem, 3 samiczki, samiec, 2 otoski, lorikarie, no i kilka kirysków spiżowych tutaj sobie zamieszkuje. Tutaj takie 2 niedobitki pływają jeszcze przy tafli szczupieńczyków karłowatych, które tutaj pasują jak pięść do nosa, no ale mają dożywotkę. Z 3 zostały 2, jakiś w nocy padł, no i został pożarty przez towarzystwo. No i tak myślę, powoli się będą wykruszać. No szkoda, ale no ale mój błąd, że w ogóle w to poszedłem. To mniejsza o to historia na inny film. Wracając do tego mojego zbiorniczka, do tej mojej 72, widzicie, że całkiem przyjemnie to wygląda. Filtr sobie tutaj delikatnie kręci wodą. Tafla wody jest oczywiście w stanie bardzo, bardzo fajnym. Ona u mnie szybko się brudzi i zachodzi takim filtrem bakteryjnym, ale mam porządny skimmer tam ukryty w gąszczu Oase 350. Całkiem porządne urządzenie za niestety porządne pieniądze jak na mnie, ale robi to, co do niego należy. Wodę tak wciąga, jakbyśmy korek z wanny wyjęli, więc jak ktoś by się chciał o tym skimerku czegoś więcej dowiedzieć, polecam kanał Zenon Aqua. Tam to jest wszystko ładnie wyjaśnione, jak to zwykle gospodarz tego kanału ma w zwyczaju. Naprawdę urządzenie warte polecenia. No troszkę kosztuje, bo ponad 100, ale robi robotę niesamowicie. No, no świetna rzecz.
moją taflę, która ma wymiary 60 na 30, oczyści całkowicie w 5 minut, jeżeli dobrze odgarnę tę pistę, nawet może mniej niż 5 minut. To jest, no, to jest taki szwung, mówiąc po poznańsku, że jakbyśmy korek z wanny wyjęli, ta woda tam po prostu jak wodospad, to połyka tę wodę, ten skimmer. Niesamowitą robotę robi. Więc polecam, jeżeli szukacie skimmera, a macie trochę kasy na wydanie, no to polecam Oazę. Jest jeszcze większy model do większych zbiorników, no ale do takich 120, 60, 70 w zupełności ten wystarczy. U mnie jest skręcony na minimum, a robi tutaj taki show, że hej. Tutaj cóż widzicie? Widzicie moje rybki, widzicie samce kakadu, który sobie tutaj u góry pływa. Widzicie bystrzyki, nierówno naklejone tło, widzicie jeszcze zwartki, liście dębu, mikrozorium od Pawła, tutaj samice kakadu sobie pływającą, jedną z tych mniejszych. Życie toczy się swoim takim powolnym trybem, jak to w takim low-techu się ma. Wczoraj była podmianka wody, 10 litrów wody RO tutaj wleciało i będzie na 2 tygodnie spokój, bo tak co 2 tygodnie podmiankę robię i myślę, że jest całkiem ok. Tutaj kiryski baraszkujące. Całkiem fajnie się ten zbiornik ogląda. Praktycznie baniaczek bezobsługowy. Tylko podmianki wody, tylko jakiś tam mały serwis szyb od czasu do czasu, jak jakiś pyłek wyskoczy, ale to naprawdę sporadycznie. Nawet nie wiem, gdzie włożyłem skrobak. Oprócz tutaj tego, który jest na przedniej szybie przymocowany, ten taki magnetyczny. Nawet się nie przydaje. Zbiorniczek, który nie wymaga dużo pracy, który teraz działa na bardzo, myślę, tanich podzespołach, jeżeli chodzi o filtr, oświetlenie, grzałkę. Nie mówię o tym skimmerze, bo on trochę kosztował, ale sobie tutaj wszystko żyje tak, jak żyć powinno. No i wkład finansowy, myślę, niedrogo, albo nawet tak sobie, jeżeli chodzi o finanse, tragedii nie ma. Efekt całkiem niezły. Więc nie trzeba, jak chce się mieć low-techa, nie trzeba żadnych CO2, żadnych super świateł i innego typu megafiltrów. Taki zbiornik sobie będzie hulać na najprostszym możliwym, nawet fabrycznym zestawie. Moi drodzy, z tym pięknym obrazkiem zostawiam Was, życząc miłej soboty, miłego wieczoru, no i miłej niedzieli. Trzymajcie się zdrowo, cześć.